Cześć ludzie, witam z powrotem przy Zagrajmy w Harry Potter i Więzień Azkabanu. Zaczynamy egzaminy. Pierwszy idzie Ron z wyzwaniem. Z egzaminem Carpere Tractum. Jesteśmy na miejscu. Jak, gotów do przystąpienia do egzaminu, Ron? Czy nie wyglądam, jakbym miał gorączkę? Nic z tego, Ron. Harry i ja będziemy na korytarzu, jak skończymy swoje egzaminy. Cześć, miło było was poznać. Ach, tu jesteś, Ron. Gotowy do egzaminu końcowego? Nie. Cóż, właściwie... W porządku, zaczynajmy. Muszę cię ostrzec, Ron. Ten egzamin jest dość trudny i, dziebko, niebezpieczny. Niebezpieczny? Aby zdobyć ocenę celującą, musisz zebrać wszystkie 5 tarcz zadania. Do dzieła, Ron. Powodzenia! No dobrze, ludzie. Egzamin Carpere Tractum. Carpere Tractum. Jak już powiedzieliśmy, jak już profesor powiedział, jest trochę niebezpieczny. Trochę, patrzcie w dół. Jest bardziej niebezpieczny i jest jeszcze... Oprócz tego jest jeszcze krótszy. Mamy 5 tarcz. No ale przez to jest to jeszcze trudniejsze, skoro tak mało. No ale myślę, że szybko wszystko załatwimy. Jeżeli nie będę się tak... jeżeli nie będę tak powolno grał jak żółw albo coś, to wtedy może pójść nawet dobrze. Chyba, że będę grał jak zwykle. To wtedy w 5 godzin nie skończymy. Tutaj łatwo ominąć niektóre sekrety, chociaż sekretów, jak widzicie, tutaj w ogóle nie ma. Ale łatwo opuścić tarczę. Przed chwilą nawet jedną opuściłem, bo jeszcze jedno nagranie miałem takie testowe. Ale jedną tarczę ominąłem. Tylko dlatego, że się nie rozejrzałem. No właśnie, tutaj jedna eksowana jest tak okropnie. Nie każdy ją znajdzie. Wow, Ron, co ty robisz? Ale Ron jest nieśmiertelny, dlatego nie przeszkadza mu to, jeżeli walnie tak. O ziemię, co to tam na dole jest? Nie widać nawet, jest mgła. Coś mi się zdaje, że tam był sekret. O, Ron. A nie tutaj byliśmy przed chwilą. Nie, jednak jest sekret. Nie byliśmy tutaj, co ja gadam? Chory jestem? Chyba tak. Chyba coś paliłem, tylko nie pamiętam już co. Podam wam jakąś informację. Ukrytą reklamę. Że ty przez przedmioty potrafisz czarować, to nie jest normalne, Ron. Ty jesteś normalnie jakiś tam super bohater. Jest tu jeszcze coś ukryte? A nie, tam muszę iść. Już się dziwiłem, którą drogą iść. Ui! Je po ścianę. Tam na górę jakoś musimy się dostać, tylko nie wiem jak. A nie, za chwilę tam pewnie będziemy. Za chwilę tam pewnie wejdziemy, bo tutaj będziemy tak naokoło chodzić tu i tam. Że śmiesznie to będzie wyglądało. I tu idzie już kolejny. Nie, musimy czekać. I like it. To mi starcza? Pewnie dostaniemy się teraz do tarczy jakoś. Patrzcie, ile fasolek. Sporo. Wow. Co ty robisz, Ron? Dlaczego ja to zrobiłem? Nie mogę ich poczekać na kolejnego. Nie. Tak nie można. Tak w ogóle, ile Ron może tutaj wisieć? Cały czas? Chyba wieczność. Co? Ale jestem sam. No. Okej. Okay. Czyli mogę ich załatwić sobie samemu, jeżeli dwa razy rzucę. Ciekaw jestem, co by było, gdybyśmy musieli teraz... Znaczy, byłaby lipa trochę, gdybyśmy musieli... Gdybym musiał rzucać zaklęcia grupowe, kiedy tutaj grup nie ma. To byłoby chamskie i to bardzo chamskie. O, tutaj ta tarcza, którą... przed chwilą widzieliśmy. Wow, nie! Depulso. I właśnie, tam jest tarcza, której nie zauważyłem, o której zapomniałem przed chwilą przy testowym nagraniu. Śmiechowe. Skoro tak łatwo ukryta tak naprawdę. Może z tej strony jeszcze nie widzicie jak tam dojść, ale z drugiej strony... Ludzie. Ho! Przypomina mi to trochę... w Snape'ach. Tym. W pierwszej części Harry'ego Pottera.
kiedy dla Snape'a musieliśmy w lochach szukać dla składników do eliksiru. Tam też było takie skakanie, że kolumny na kolumny i taka przepaść i w ogóle. Tylko, że tam skakało się też po blokach Lumosu. A w tej części Lumos pozwala tylko, że ścianą znikać. A nie pojawiają się dodatkowe platformy. Trochę głupie. Tam to mi się bardziej podobało. O właśnie, tutaj. Uii. Jak łatwo to jest normalnie do zdobycia. I trzecia tarcza. Już widzicie sami, jak to szybko działa. Chyba dopiero 4 minuty nagrywamy. Jeżeli bym robił speedrun, to lepiej, żebym nie zapisywał, bo zapisywanie trochę parę sekund już zabiera, prawda? O nie, moi przyjaciele! Starzy ziomkowie! No, lubię te kraby. Lubię ich design w tej grze. Fajnie wyglądają. Lepiej niż w komnacie tajemnic. No i mam też lepszego nauczyciela, prawda? O, profesor Lockhart był takim debilem normalnie. Nie lubię go. Taki Gaylord z niego był, prawda? Gilderoy Gaylord Lockhart. Prawda? Naprawdę oni tutaj rzucają w nas tymi fasolkami, jakby obdarowują nas, jakbyśmy byli jakimiś królami. Mam pewnie więcej fasolek Bertiego Botta niż sam Bertie Bott. Czy Bertie Bott jeszcze żyje? Pewnie da. W tej, nie wiem, chyba w tej części nie ma jego karty, muszę jeszcze sprawdzić później, jak wszystkie karty będziemy mieli. Okej. O. Widzicie? Mówiłem, że tutaj jakoś się dostaniemy. Albo myślałem, nie wiem czy mówiłem. Mam słabą pamięć. Depulso, depulso, depulso. A właśnie, mówiłem kiedyś, że w tej części Rictus Sempra w ogóle zniknęło. Bo ten znak, który miał Rictus Sempra w poprzedniej części, teraz ma depulso. Ale Rictus Sempra się właśnie zmieniło. Rictus Sempra ma teraz w ogóle inny znak. Wiedziałem, że tam coś jest. Wiedziałem. No fajnie to zrobili, te takie mechanizmy, co tutaj się tak obracają i w ogóle w kółko. Niezłe to jest. O, czyli teraz nie musimy tędy w ogóle chodzić. Okej, mi to nie przeszkadza, skoro nie muszę na tych platformach skakać, które się ruszają. Są wkurzające. Jeżeli się... O, tyle kociołkowych piegłosków, to ja jeszcze nigdy nie widziałem. Dobra, jednak pójdę. Szybciej to się zrobi. Ho! Yeah. No widzicie, jak szybko poszło. Bardzo szybko. Rictus Sempra ma teraz taki jakiś dziwny znak. W ogóle nie pasuje według mnie do Rictus Sempra, ale... No jak chcieli zmienić, no nie zmienią. Jeżeli im się podobało... Ojej. Tak w ogóle, czy Ron ma lęk wysokości? Chyba boi się tylko pająków. A no, o. Jesteśmy już prawie na końcu. A propos strachu, kiedy... Ojoj. Gdzie? Co? Gdzie? Zniknęli? Okej. Okay. Czyli... Co? Nie rozumiem, dlaczego zniknęli. Chyba tutaj nic nie ma, prawda? Nie. Ale w każdym razie... To się włączyło teraz, czy było? Już wcześniej. Te platformy opadają. Ale w każdym razie w odcinku, gdzie się uczyliśmy zaklęcia Carpe Retractum... Carpe Retractum znaczy się Expecto Patronum. Mówiłem wam, nie, mówiłem krótko o boginach, ale nie powiedziałem wam, że boginy można pokonać właśnie śmiechem. Wow, Ron, ty się nabiłeś. Boginy można pokonać zaklęciem Ridiculous i w tym samym momencie, kiedy się z nimi walczy, wymyślić, kiedy się to zaklęcie rzuca, bym pomyśleć o czymś śmiesznym. Na przykład... Neville wyobraził sobie profesora Snape'a w ubraniach jego babci. To było dobre. Okej. Okay. Topki. Chyba was po raz ostatni trafiam, prawda? A nie, pewnie jeszcze będzie w sekretach. Co, jeszcze coś? Nie, niemożliwe. W każdym razie boginy to śmieszna rzecz. Kiedy się tylko potrafi rzucić zaklęcie Ridiculous. Jeżeli nie, no to trochę lipa. Uiii, wow, jeb w tarczę. Dobra robota, Ron. Zdałeś na medal. Wygląda na to, że doskonale opanowałeś Carpe Retractum. Co ty nie powiesz? Dziękuję.
profesorze Lupin. Tym razem nie będzie komnaty fasolek. Szkoda. Mam nadzieję, że jesteś gotowa do egzaminu, panno Granger. Oczywiście, profesor McGonagall. Dzięki zmieniaczowi czasu, który od pani pożyczyłam. Za dużo gadasz. Trochę trudniejsze niż nasze poprzednie ćwiczenia. Musisz zebrać 5 tarcz, żeby uzyskać najlepszy wynik. Możesz zaczynać. Mogę? Naprawdę? No to zaczynamy. Króliczek. Łup, łup. Okej. Okay. Kulik. Dawaj mi fasolki, la. Nie opuśćcie ani jednej fasolki i ani jednej sałatki. Wszystko w pierdziole. Smacznego. Co jeszcze dalej? No nie wiem. Trochę za dużo jak dla mnie. I spongy fajno, nie no. Jakby Hermiona sama tego nie mogła zrobić, odkopać tego. Nie no, ale dziewczyna nie może sobie obudzić rąk. Nie, tak nie może być. Ej, przecież to niebezpieczne dla królika. Ui! Ale królik, jak widać, królikowi się to podoba. Czy coś się w ogóle stanie, kiedy tutaj spadnę? Tak, myślałem, że może coś tam, jakiś sekret jest ukryty albo coś. A nie, tu nie ma sekretów. Można coś zapamiętać, tutaj nie ma sekretów. W tych oto egzaminach. Już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy latali smokiem, to będzie fajne. Latanie smokiem w tej grze jest ogólnie fajne. Wow! A króliki jest naprawdę... On chyba nie szanuje swojego życia, wiecie? No ale jest tylko posągiem, prawda? Lubię tego kulika. Odkop to. Jesteś pieskiem. Dziękuję. Spongify! Nieźle to zrobili. O nie, tylko nie to. Kornik. Czy jak on się nazywa? Korniczak. Korniczak! Dawaj mi dyniowego pasztecika. Jo. Tak, Hermiona. Tańcz. Bo chrześcijanin tańczy. Wiedziałaś o tym? Nie wiedziałaś? Niemożliwe. Dawaj mi fasolę. Ło, jeszcze więcej? Nie no. Naprawdę, chyba dojdziemy do 4000 w tej grze. Nie no, na pewno ja na 100% mogę powiedzieć, że dojdziemy do 4000 fasolek. I to będzie chyba mój rekord w tej grze. Jeszcze nigdy chyba tyle nie miałem. Ale chociaż, no nie wiem już. Pamięć jest naprawdę złą rzeczą. Nie no, znowu to samo. Powtarzają się te niektóre rzeczy. Wiecie? What? Co? Jednak się nie powtarza, bo jeden się... Co? O, jest. Już myślałem, co się stało, dlaczego... Dlaczego to ćwiczenie się powtarza, o nie, jednak się nie powtarza. Jeden idzie w górę, jeden idzie w dół. I bla bla. I co mam teraz zrobić, no? Aha. Czyli w ten sposób mówisz. Depulso. Okej. Okay. I co mi to da teraz? Depulso. A. W ten sposób to działa. Już myślałem, dlaczego? Co się dzieje? Depulso. No to dostaniemy tarczę, tak? Aha. Draconi Force. A więc to tak. Ale co z tymi tarczami? Okej, tu jest jedna tarcza, tu jest... Tu jest chyba koniec, tak? Tu jest koniec, a tu jest... Jeszcze jedna tarcza. Ile tarcz mamy? Chyba dwie. Aha, to są trzy pozostałe. Czyli co mamy zrobić? Pomyślmy. Aha, tam na górze już coś widzę. Zapalmy! Pochodnie, żeby to było trochę jaśniej. No widzę, dziura się otworzyła. Przejście. A, to było to! Jej! Tutaj musimy na czas w ogóle... No, otworzyć wszystkie drzwi. Ale możemy też raz otworzyć jedne drzwi, później drugie. Ale możemy też próbować dowoli, więc możemy też się skoncentrować na zbieraniu tutaj fajnych rzeczy i tak dalej. Szybciutko, szybciutko! O, tutaj kuli nie ma, więc... Okej, okay, tutaj otworzymy pierwsze drzwi. Coś mi się tak zdaje, że tutaj będą pierwsze drzwi. O tak, pierwsze drzwi.
A ty możesz dalej lecieć? Niemożliwe. Już nie zdążę lecieć raczej. To może być trudne. Nie, to nie będzie trudne, to będzie łatwe jak... Jak wycieranie butów o podeszwę. Co ja powiedziałem? Czyli najpierw mieliśmy test królika, a teraz mamy test naszego kochanego smoczka Norbercika. Z pierwszej części. Nie no, lubię tego smoka. I to bardzo. Jest taki swojutki. Nie, nie. Rumuński smok kolczasty czy jakoś tak. Okej. Okay. Ojoj. Gdyby to się ruszało, to by było chamskie. Nie, nie, nie mówię, że będzie się ruszało. To nie miało być żadne nawiązanie do tego, co za chwilę będzie. Jak przelatujemy zawsze przez takie otwory, co się dzieje? Zahaczyłeś się, to dostajemy znowu czas do maksimum. I to jest fajne. Oczywiście nie jak przechodzimy przez takie dziury. O, a nie mówiłem, że tutaj coś takiego będzie. Nie, ja tylko zgadywałem, ja o tym wcale nie wiedziałem. No właśnie, dostajemy nowy czas. To jest fajne, że dostajemy czas od nowa. No tak, nie mogę tych fasolek zostawić. Nie mam dużo, prawda? Nie starczy mi nigdy. Dawaj. Ojo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 j
Oha. Oha. Ale gdzie teraz? To może być trudne. Nie, to nie będzie trudne. Co ty gadasz, Hermiona? Ona jest chyba jakaś głupia. On tylko daje taką mądrą. Aha, to tak gdzie. A w ogóle mam dla was ciekawostkę. Czy wy wiedzieliście, że Hermiona jest... jest jakby zrobiona na podstawie autorki tej... Harry Pottera? Ona jest zrobiona na podobiznę J.K. Rowling. Słyszałem o tym gdzieś. Co, J.K. Rowling też była taka wkurzająca? No nie wiem. Nie znam. Tylko książki znam. Ale kto coś takiego wymyśla, to musi być nienormalny, he? Prawie jak ja. Ojoj. No, taka ciekawostka. Że kiedy J.K. Rowling wymyśliła tą postać, miała na myśli siebie. No fajnie wbudować siebie tak w grę, no w film znaczy się. No i nieźle, ale ja bym wybrał sobie lepszą postać takiego. Ja bym wybrał Siriusa Blacka. No, jakbym ja wpisał się, musiał siebie wpisać do jakiejś książki, do Harry'ego Pottera, to ja bym wybrał. No ja bym chciał być Siriusem Blackiem. No. Bo jest fajny. Ma brodę. Brodacz. Brat brodacz. No już prawie skończyliśmy, nieźle. No co teraz? Gdzie mam teraz iść? Powiedz mi to. Czy ty wiesz, gdzie teraz iść? A, tu pewnie. Tak, tu. Przecież stąd dopiero wyleciałem, no. Naprawdę jesteś takim debilem, czy tylko tak udajesz? No, też to zauważyłem, że może być trudne. Jeszcze jedna tarcza. Dobra, ostatni raz i wtedy będę miał otworzone wszystkie drzwiczki. Dziwiczki. Coś mi się zdaje, że wpakuję wszystkie egzaminy w jeden odcinek. Nawet jeżeli będzie trwał jakieś 20 minut. To będzie idealnie, jeżeli będzie trwał 20. A jeżeli nie, to nie, no. To nie ma problemu. Mogę nawet półgodzinny odcinek wysłać. Wtedy projekt będzie trochę krótszy niż planowałem. Planowałem 16 odcinków, ale zobaczymy jeszcze. Przecież mamy jeszcze sekrety do wykonania, prawda? A to potrwa jeszcze jakieś 3 odcinki na pewno. Pośpiesz się, smoczku. Pośpiesz się. Nie mogę tutaj nigdzie wyjść, czekaj. Coś mi się zdaje, że tutaj na górze był gdzieś otwór. Tutaj. O, jesteśmy. Jednak mi się udało. Ludzie, jesteśmy zajebiści. Ja i smok. No i wy, jesteśmy wszyscy zajebiści, bo się nam udało. A ja tracę czas znowu na fasoleczki. No trzeba, no Bertie Bott je wymyślił. No to trzeba jego zjadać i zbierać i w ogóle i co się z tym jeszcze nie robi, no. Nie, ja chcę wszystko. Szybko, uda ci się. Nie, wow, shit. Już się prawie udało. Już myślałem, że to
Hermiona? Już myślałem, że co się stało z Hermioną? Porąbało cię, dziewczyno. Serio, ona się zablokowała jakoś. Dobra, ale to już będzie ostatni raz. Może zauważyliście, że czas przy każdym pokoju staje się trochę dłuższy, albo w ogóle... No tak, trochę dłuższy zawsze po każdym pokoju. Chyba, że pokój jest mały. Chociaż nie zauważyłem tego, że przy małych pokojach czas szybciej mija. Nie wiem, ale chyba... Teraz jest zawsze cały czas tak sam długi. Taki sam długi. Tak samo długi. Tak samo długi, chciałem powiedzieć. Ojej. Muszę kupić sobie nową klawiaturę. Słyszycie moją spację. Ja jestem takim człowiekiem, co napierdala w te... klawisze przy pisaniu albo przy graniu, że... Jej. O, teraz nie słyszycie pewnie. Bo teraz tak leciutko. Czy... leciutko. Ojoj. I co? No, mam cię. Hehehehe. O nie. Spodziewam się czegoś. Spodziewam się... Wiedziałem, że to będzie się ruszało. No, właśnie tego się spodziewałem. Ojej. Ojej. Ale tutaj mamy strasznie dużo czasu, jak zauważycie to. Strasznie dużo czasu. O! Jej. Okej. Oxford. Oxford. No i znaleźliśmy ludzi. Jesteśmy na samym końcu. Udało się! Daj kamienie, mamy cię. Hej, pani profesor. Nie spodziewałem się czego innego. Dziękuję, profesor McGonagall. Szkoda, że rok szkolny już się kończy. Jest jeszcze dziewczyno? Tyle do nauki. Dziewczyno? Ty... pan do Granger. Dokładnie. Dla własnego dobra, to dla dobra innych. No właśnie. Ja nie mogę, Hermione, ty. Jeżeli J.K. Rowling taka była, to się nie dziwię, że nie miała przyjaciół. Co ja gadam? Ja tylko udaję. Idziemy do następnego egzaminu. Mój ulubiony egzamin. Jesteś gotowy do końcowego egzaminu z zaklęcia Glacius Potter? Nie. Gotów, profesorze Flitwick. Wyśmienicie. Znasz zasady? Zbierz wszystkie 5 tarcz, żeby uzyskać najlepszy wynik. Rozumiem. Zebrać 5 tarcz. O! Jeszcze jedno, Harry. Egzamin jest ciutkę trudniejszy od zwykłych zajęć z Glaciusem. Powodzenia! I ciutkę zajebistszy. Glacius. Jak oczywiście... Jeżeli chodzi o ten egzamin, to się nie boję, tutaj się cieszę. Jecim, lecim, uhuhuhu. Wii. Jej, lecimy na dół, wow, ale fajnie. Lubię to, ale będzie fajnie. Wow, nie, Harry, już prawie ominąłeś, właśnie. Okej. Okay. Jeszcze jedna salamandra, tylko nie to. Ten egzamin jest zbudowany bardzo fajnie, mi się bardzo podoba to, co oni tu zrobili. I przypomina mi trochę ten sekret z portretów. Bo jest jeden sekret z portreta, jest jeden sekret w portrecie, który wygląda, no prawie dokładnie tak samo jak to. Znaczy się, jeżeli chodzi o te schody tutaj. Chyba, że się pomyliłem. I tam widzimy, tu jest już koniec. A gdzie reszta tarcz? Mam tylko jedną. No właśnie, ludzie. To będzie śmieszne. Chciałbym dwóch za jednym zamachem, ale się nie uda. Haha, jesteś taki... A, nudny. One się rozmnażają, ludzie! One się rozmnażają! Jak wrzut w Gothic 2. Też się rozmnażał. Okej. Okay. To mam dwie tarcze. O, winda? A gdzie muzyka z windy? O, starzy przyjaciele, cześć! Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak was tam w dół rzucę. Ja bym się nie obraził. Jeszcze więcej, no nie. Bez przesady, przyjaciele. Lubię was, ale bez przesady. Coś mi się zdaje, że egzamin Harry'ego jest najłatwiejszy. Bo tutaj nie można nigdzie tak naprawdę spaść.
No i kolejna tarcza. No i właśnie tak fajnie to zbudowane. Zjeżdżamy cały czas w dół i w górę. I w ten sposób zbieramy te tarcze. Bardzo szybko schodzi i bardzo fajnie się to robi. Mi się to bardzo podoba. Po tym egzaminie, jak się skończy ten egzamin, możecie napisać, który wam się najlepiej podobał. Chociaż i tak tego nikt nie zrobi, ale możecie napisać, no, możecie. Fajnie ten krab w kamieniu wygląda, ten taki rysunek. A gdzie pójdziesz, to jest obojętne, gdzie cię wrzucę, czy musisz pójść tam, gdzie jeszcze nikogo nie ma? A wrzucę cię po prostu tutaj, wiesz? Cześć. Oho, oho, oho. I otworzą się wszystkie automatycznie. Dawajcie mi to tutaj. O nie, tego nie chciałem. Co, z każdej jeden? Mam dość ochlików. Co to był? To wy możecie mnie atakować, mimo że nie żyjecie? Niemożliwe. This is no true, not true. This is impossible. Look, I am your father. No! No, przepraszam. O, żaba. Cześć, żabo. Panie żabo? Jeszcze więcej topków. Nie, uciekajcie, uciekajcie. Cześć. Czy mogę trafić dwóch za jednym zamachem? Udało się. A tutaj? Też się tak miło łożycie? Tak. Dziękuję, panie i panowie. Dziękuję za uwagę i dobranoc. O nie, jeszcze więcej. Tylko... Harry. Nie, to nie piłka nożna, żebyś przejmował na główkę. Ha, piłka nożna, nie lubię tego sportu. Ktoś coś mówił? Nie, ja nie chcę, żeby ktoś mnie zabił. Nie, nie chcę. Jakaś mafia? Ojej. Co wy sobie wyobrażacie? Wiecie, co zrobię? Wiecie, co zrobię? No wiecie, widzicie? Tak to się robi. Takie speedrun. Wow, wow. I tu. No, i widzisz? I teraz giniecie. No, podoba się wam to? Trol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 o. Ho, 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 ho. Jej, ludzie. Czy zrobimy to, co myślę? Podobnie jak w wrzeszczącej chacie. Jej, dokładnie tak samo. Wow. Wow. I teraz... O, nie, o, myślałem, że mogę spaść w dół. Chciałem skoczyć znowu w dół. A po to te rury? Myślałem, że chcą mnie zagazować czy coś, ale... Skoro tak, to mi się to podoba. I ludzie... 4006 fasolek. Czy to nie fajnie, czy to fajnie? Mi się bardzo podoba. Dobry ludzie, ostatni egzamin. Zakończony. Doskonale, Harry. Najwyższa ocena. Rety, aż trudno mi w to uwierzyć. To była wielka przyjemność mieć z tobą zajęcia, Harry. Masz wrodzony talent, chłopcze. Naprawdę masz dar. No przecież to Harry. A tak w ogóle profesor Flitwick jest fajnym nauczycielem. W Hogwarcie według mnie. I tak naprawdę jednym z tych pobłażliwych. Zakończ egzamin. Pamiętam, że w jednej książce pozwolił im na lekcji grać sobie w karty. I takie różne rzeczy. To było fajne. Cieszę się, że cała trójka szczęśliwie zdała egzaminy. O tak, to była świetna zabawa. Mów za siebie, ja przez miesiąc będę miał koszmary. No dobrze. Zobaczmy teraz, czy zdobyliście umiejętności wymagane po trzecim roku. Nie chcę spoilerować, ale nie. Oczywiście wszystkie zadania i wyzwania skończyliśmy. Idealnie. Ale musimy znaleźć jeszcze hasło do portretów i karty wszystkie. I musimy zaliczyć jeszcze chochlików, loty na hipogryfie i spotkanie z potworną księgą potworów. Co zrobimy jeszcze w następnych odcinkach, ludzie? W bonusowych odcinkach zaczniemy z tymi oto rzeczami. Najpierw pójdziemy na latanie na hipogryfie, a później chochliki, a później to. Chociaż mogę jeszcze co inaczej pomyśleć, prawda? Zobaczymy, co zrobimy najpierw, a co później. Czyli... Wygląda na to, że masz jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Jazda! Czyli powiedziałbym tutaj, że zakończymy odcinek i żegnam was, ludzie. Do następnego odcinka. Bye!